sports. It's in the game. Cześć, witam serdecznie na moim kanale, z tej strony oczywiście Liberowe80. Chciałbym Wam pokrótce przedstawić statystyki zawodników, których miałem w drużynie praktycznie przez większość sezonu FIFA 16 Ultimate Team, ale zanim to nastąpi, chciałbym w kilku słowach opowiedzieć moje odczucia na temat samej gry. Jak zapewne wiecie z poprzednich odcinków, tak samo będzie to przedstawione w późniejszej części tego materiału. Rozegrałem w FIFA 16 Ultimate Team ponad 1500 spotkań, dlatego myślę, że mam prawo do kilku słów oceny tej gry i samej rozgrywki online. Tak naprawdę moje odczucia są negatywne, słabo oceniam daną grę oraz daną formę rozgrywki, a to przez to, że tak naprawdę nie mieliśmy jako gracze, oczywiście również ja, kontroli nad większością zdarzeń, jakie miały miejsca w danym meczu, w danej części, powiedzmy, spotkania, a to przez to, że nasza gra obronna, a co za tym idzie, mówiąc szczegółowo, nasza obrona dostawała tak zwanego wylewu tak naprawdę w każdym meczu, co oczywiście sprawiało, że bramki zdobywane oczywiście przeze mnie również, jak i przez przeciwników, było zupełnie przypadkowe, nie powinny mieć miejsca i tak naprawdę gracz, który grał w FIFA w tym roku, po prostu mógł czuć się oszukany. Ja czuję się tak naprawdę zażenowany poziomem tej gry, bo tak naprawdę sama rozgrywka dostarczała oczywiście sporo radości, ale oczywiście wywoływała również negatywne emocje. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć sobie i oczywiście mieć nadzieję, że w FIFA 17 przynajmniej w jakimś stopniu będzie to wyglądało lepiej i po prostu będzie więcej pozytywnych oczywiście ocen danej gry, jak i samej rozgrywki, jak i moje odczucia będą po prostu lepsze. Ja znikam, słuchajcie, i oglądamy statystyki. Widzimy nasz skład. Oczywiście, jak zapewne wiecie, nie wszyscy zawodnicy są z nami od początku, ale mamy Biglię, słuchajcie, doskonały defensywny pomocnik, jego one day card. Widzicie, że rozegrał dla nas 151 meczy. I przechodzimy do następnego zawodnika, Pereira, 159 meczy. Czasami miał problem z przyjęciem piłki przed samym polem karnym, jeżeli miał wrzutkę z narożnika, ale ogólnie jest to bardzo fajny zawodnik. Fajnie się nim grało, wysoka pracowitość, bardzo polecam. Mam nadzieję, że będzie również skuteczny w FIFA 17. Przechodzimy do następnego gracza. Di Maria, niezastąpiony za naszymi dwoma napastnikami. 67 bramek, 65 asyst w 159 meczach. Naprawdę wyśmienity zawodnik. Aguero, 72 bramki, 46 asyst. Również doskonały zawodnik, chociaż miał czasami przebłyski negatywne, jeżeli chodzi o wykończenie sytuacji. Gwiazda naszej drużyny, Tevez, 873 przeze mnie rozegrane nim mecze, niezastąpiony, 632 bramki, niezastąpiony, cudowna karta, cudowny napastnik, jak dla mnie po prostu doskonały. Acosta, zmiennik Teveza, to Aguero, nie narzekałem na niego, naprawdę w porządku karta. Giovinco,
Cudowny chłopak, wiele razy nas uratował, jak miałem skład z Ligi Włoskiej na początku futa. I oczywiście Perin, moim zdaniem jeden z najlepszych bramkarzy w tej grze. To by było, słuchajcie, na tyle. Jeszcze macie statystyki moje ogólne, podliczyłem wam to. Ja dziękuję wam za oglądanie, dziękuję, że byliście ze mną w FIFA 16 Ultimate Team. Do zobaczenia w FIFA 17. Pozdrawiam. Cześć.